Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Słuchajcie, film już numer 46, czyli 46 egzemplarz. Zbliżamy się do połowy. Nawet szczerze nie wiem, kiedy to zleciało, ale uważam, że gdyby nie te przerwy, te odwlekanie, to bylibyśmy już gdzieś na 60 którymś egzemplarzu. Może pod 70 byśmy podchodzili. Więc no, idzie nie najgorzej, jednak połowa już bardzo blisko, więc bierzmy się za składanie dzisiejszego egzemplarzu. A w dzisiejszym egzemplarzu mamy dalsze elementy od prawej stopy. Oczywiście oprócz tych elementów, które są w dzisiejszym egzemplarzu, będzie też potrzebna prawa stopa. I jeszcze tylko tak, słowem wstępu, gdyż na okładce mamy błąd w druku. Nie jest tutaj stopa, tylko element, o ile się nie mylę, kolana. Jednak jeśli chodzi o informacje odnośnie składania, jest już prawidłowo. Czyli takie drobne niedopatrzenie, ciekawe z jakiego powodu. A teraz bierzemy się za składanie. A dzisiejszy montaż zaczynamy od zamontowania szybki na spodzie buta, tą, która będzie służyć jako element podświetlany. Wkładamy ją w odpowiednie miejsce, dokładamy wspornik i dokręcamy za pomocą dwóch śrubek. W następnym etapie łączymy podeszwę buta z jej główną częścią, głównym elementem. Najpierw montujemy żaróweczkę, przykładamy w odpowiednie miejsce, przykładamy następnie podeszwę i dokręcamy za pomocą dwóch śrubek. I dzisiejszy montaż jest zakończony. I kolejny bardzo szybki montaż za nami, jednak ciekawi mnie w dalszym ciągu, skąd wziął się ten błąd tutaj na tym druku. No jest pytanie, czy to zostały zmienione elementy na szybko, bo było planowane, że będzie to inaczej, czy po prostu źle im się dokleił obrazek, który tam chcieli wstawić z elementów, które będą dziś montowane. To jest pytanie właśnie trochę interesujące, trochę intrygujące, jednak odpowiedzi zapewne nie poznamy, ale możemy się domyślać. Więc na dziś to będzie wszystko. Ja dziękuję za oglądanie, siemaneczko i do następnego filmu. Cześć!